Mamy środę, 19 czerwca, minęła godzina 17.45, czas na kolejne dziś wydanie Silesia Flash. Rafał Kulik, zapraszam. Muszę dziś przyznać, że numerem jeden wśród naszych tematów jest upał. O nim rozmawiają wszyscy, ostrzegają synoptycy i lekarze. Początek lata już jutro, więc do życia z wysokimi temperaturami musimy jakoś przywyknąć. Według prognoz w ciągu najbliższych dni temperatura powietrza może znacznie przekraczać 30 stopni Celsjusza. Słońce, ciepło i wakacyjny klimat wielu cieszą. Jednak korzystając z uroków letnich miesięcy, warto pamiętać, że tak upalne dni mogą być również bardzo niebezpieczne dla zdrowia, o czym opowie teraz Fatima Orlińska. Kurtyny wodne ustawiane niemal we wszystkich miastach to już oczywistość. I jak można zaobserwować, mieszkańcy chętnie z nich korzystają. Super rzecz, jak dla mnie. Do tego butelka wody w ręce, kapelusz na głowie i koniecznie odrobina cienia. Najlepiej w pobliżu wody. Tak radzą sobie ci, którzy upały muszą przetrwać w centrum dużych aglomeracji. Noszę wachlarz, także jak tylko mogę, to wtedy korzystam z tego. No i piję wodę. Ciężko się radzi, ale trzeba uciekać do cienia. Jeździ się rano specjalnie do sklepu pozałatwiać, żeby nie upały. Wiatrak w domu jest. Butelka wody jest, zawsze? A kapeli nie ma. Zawsze, zawsze woda. O czym jednak warto pamiętać, ponieważ nakrycie głowy chroni przed jej nadmiernym przegrzaniem. Dodatkowo osłania skórę twarzy i oczy przed promieniowaniem UV. Podczas upałów szczególnie należy zadbać o serce, zwłaszcza osoby, które mają zdiagnozowane schorzenia kardiologiczne. Z brytyjskich badań wynika, że podczas ciepłych letnich nocy wyjątkowo narażeni na zawał serca są mężczyźni po 60 roku życia. Upał przyczynia się również do szybszej utraty płynów i zaostrzenia niektórych chorób przewlekłych. W tym czasie również karetki pogotowia do pacjentów wyjeżdżają zauważalnie częściej. Przede wszystkim są to pacjenci, którzy zgłaszają osłabienie, którzy zgłaszają zasłabnięcia gdzieś w przebiegu wyjścia na zakupy czy wyjścia na spacer, mówią o zawrotach głowy. Często spotykamy się wtedy z odwodnieniem, z zaburzeniami elektrolitowymi, zaburzeniami rytmu serca, też wynikającymi przede wszystkim z odwodnienia i z zaburzeń elektrolitowych. Te upały są najtrudniejsze dla przede wszystkim osób starszych. Wynika to z wielochorobowości u nich, no ale także osób, które no, są obciążone chorobami układu sercowo-naczyniowego, czy to przewlekłą niewydolnością serca, czy żylną chorobą zakrzepowo-zatorową. Warto pamiętać, że wysokie temperatury mogą być uciążliwe, ale i niebezpieczne nie tylko dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego. Równie duży dyskomfort odczuwają czworonogi. Przede wszystkim pies czy kot powinien mieć stały dostęp do świeżej, chłodnej, ale nie bardzo zimnej wody. Ograniczamy spacery do minimum. Jeżeli mieliśmy 4 spacery, starajmy się je robić w takich godzinach, gdzie ta temperatura nie przekracza tych 25-26 stopni Celsjusza. Czyli róbmy je bardzo wcześnie rano i bardzo późnym wieczorem, nawet po prostu w nocy. Pamiętajmy też, że my chodzimy w butach, a niestety asfalt czy też kostka na chodnikach się nagrzewa. Wybierajmy takie miejsca, żeby pies mógł jednak pochodzić po chłodnej trawie. Więc to są takie najważniejsze rzeczy. Jeżeli zabieramy psa na dłuższy spacer, to miejmy ze sobą nie tylko dla siebie wodę, ale także wodę dla naszego pupila. Według danych z 2022 roku w Polsce w wyniku przegrzania organizmu zmarło ponad 750 osób. Do najczęstszych przyczyn zgonów w tym okresie należy udar cieplny, udar słoneczny czy zawał serca. Tłumy w Pyrzowicach i to na długo przed wakacjami, dlatego port lotniczy zwiększa przepustowość. Właśnie dla przylatujących uruchomiono terminal D. Tym samym Katowice-Pyrzowice śrubują wyniki i starają się nadążyć za rosnącym popytem. Straż Graniczna też ma coraz więcej pracy, o czym przekonał się Łukasz Kądziałka. Niektórzy już wracają. Inni dopiero w drodze na wypoczynek. Sezon wakacyjnych podróży zaraz rozkręci się na całego, choć nawet w taki dzień jak dzisiaj jest tu tłoczno. Żeby podróż odbywała się bez większych stresów, lepiej nie zapomnieć najważniejszego. Dokumenty, pieniądze i dziecko. Niektórzy mają swoje sposoby na to, jak na spokojnie podejść do podróży. Jak sobie spiszę to, co jest potrzebne, a potem checklistę odhaczam, to często się zdarza też tak, że czegoś, jeszcze muszę coś dopisać. I nic na ostatnią chwilę. Nawet jeśli o czymś się zapomni lub nie wszystko do walizki się zmieści,
to da się z tego wybrnąć. Gorzej, gdy podróżny przyjeżdża na lotnisko nieprzygotowany. Zapominamy albo dokumentu zabrać ze sobą, albo dokument, którym posiadamy, utracił ważność czasową lub utracił ważność w związku z unieważnieniem urzędowym. Na wzmożony ruch na lotnisku przygotowują się nie tylko służby. Właśnie oddany dla podróżnych został nowy terminal przylotowy oznaczony literą D. Poza tym jutro otwiera się nowy parking na 757 samochodów. Inwestycje są konieczne, bo w Pyrzowicach podróżnych nie brakuje. Mamy 58 tras czarterowych dostępnych z Pyrzowic, ale także o częstotliwość tych rejsów na poszczególnych trasach. Tutaj niekwestionowanym liderem jest turecka Antalya. My się spodziewamy w szczycie sezonu tygodniowo 66 odlotów do samej tylko Antalii. Pyrzowickie lotnisko ma najlepsze wyniki ruchu czarterowego w Polsce. W zeszłym roku lotnisko Chopina obsłużyło 1 700 000 klientów biur podróży, a Katowice 2 600 000. W tym roku ta liczba ma przekroczyć 3 miliony podróżnych. Ewakuacja 53 osób w katowickim Janowie. Mieszkańcy musieli opuścić swoje mieszkania w budynku przy ulicy Zamkowej po tym, jak znaleziono tam materiały wybuchowe. Policjanci z 5. komisariatu prowadzili w tym budynku czynności do innej sprawy i kiedy sprawdzali pomieszczenia piwniczne, ujawniono dwie laski dynamitu górniczego. Zabezpieczono to, natychmiast poinformowano policyjnych pirotechników. Na miejsce przyjechali policyjni kontrterroryści, a także funkcjonariusze z psami, z pomocą których trzeba było sprawdzić cały budynek pod kątem obecności ewentualnych innych niebezpiecznych materiałów. Ma być ich 75 i dzięki temu, że pojawią się na torach z ulic Śląsko-Dąbrowskiej Metropolii, znikną przestarzałe tramwaje. Spółka planuje wymienić prawie 1/4 swojego taboru. Tramwaje Śląskie właśnie ogłosiły przetarg nowych wozów wraz z pakietami naprawczymi i potrzebnym osprzętem. Szczegóły zna Paweł Jędrusik. Nowe tramwaje mają w głównej mierze wyprzeć stary tabor, a spółka Tramwaje Śląskie chce mieć 75 nowych wagonów. Przetarg jest jednak podzielony i precyzuje, jakiej długości wagony miałyby trafić do spółki w ramach konkretnego z nich. Jest też mowa o udogodnieniach dla pasażerów. Wagony niskopodłogowe, wyposażone w elektroniczne systemy i sterowania wagonem, w informację pasażerską, w Wi-Fi, w klimatyzację, no czyli te wszystkie udogodnienia, które są oczekiwane przez naszych potencjalnych klientów, przez pasażerów. Zakupy Tramwaje Śląskie chcą sfinansować z dwóch programów, Feniks, a drugi ze środków KPO. Nowe tramwaje miałyby trafić do spółki do końca czerwca 2026 roku. Rozpoczęło się odliczanie do ostatniego dzwonka. Za kilka dni wakacje, a te dla wielu uczniów oznaczają nie tylko wypoczynek, ale również szansę na zarobienie nieraz pierwszych w życiu pieniędzy. Rusza sezon na prace wakacyjne, ale wraz z nim też pojawiają się ostrzeżenia przed nieuczciwymi pracodawcami. Dziś Paweł Jędrusik przyjrzał się dokładnie temu, na co młodzi pracownicy powinni uważać. Najtrudniejszy jest pierwszy krok, a żeby się nie potknąć, z pomocną dłonią przychodzą pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. W nietypowym miejscu, czyli Parku Śląskim, dziś można było dowiedzieć się, na co zwracać uwagę podczas rozpoczynania wakacyjnej pracy. Jest to akcja skierowana do ludzi młodych, szczególnie do osób młodocianych, które pragną podczas wakacji podjąć swoją pierwszą pracę. I tutaj udzielamy informacji na tematy, na co należy zwrócić uwagę podczas na przykład podejmowania takiej pracy wakacyjnej. Jak mówimy odnośnie umów o pracę, umów zlecenia, jaka jest różnica pomiędzy tymi umowami, w jakich warunkach mogą pracować. Głównym celem tego projektu jest szerzenie wiedzy na temat obowiązujących przepisów, ale także pracownicy inspektoratu uczulają, jak nie dać się oszukać. Takim najważniejszym aspektem jest w ogóle jasne określenie warunków samej umowy o pracę, czyli wymiaru czasu pracy, wynagrodzenia. No i najlepsze by było to, żeby od razu taka umowa była spisana w formie pisemnej, tak żeby był dowód zawarcia. O tym, żeby uważać, mówiła też już śląska policja, która w maju tego roku prezentowała specyficzny escape track, który symulował warunki, w jakich niejednokrotnie przebywają ludzie podczas prac sezonowych, bo oszustów nadal nie brakuje.
Pamiętajmy, że te schematy są bardzo podobne, te osoby z reguły zabierają dokumenty pod byle pretekstem. Te osoby mieszkają najczęściej gdzieś poza głównymi centrami miast i ciężko jest się tam gdzieś wydostać do jakiegoś najbliższego sklepu. Nierzadko mieszkają w takich stłoczonych niejako nawet i kontenerach i nawet za to, że nie udają się do pracy, to nierzadko pracodawcy potrącają im z pensji. Ale dobra informacja jest taka, że o pracę nie powinno być trudno. Obecnie stopa bezrobocia w regionie jest poniżej 4% i jest jedną z najniższych w Polsce. W dalszym ciągu można mówić, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika, to pracodawcy mają większe problemy ze znalezieniem pracowników niż na odwrót, więc jest dobrze i generalnie każdy, kto chce pracować, nie ma najmniejszych problemów ze znalezieniem pracy. Pytanie tylko, jak dobrze płatną. Rozpoczynającym swoją karierę zawodową pozostaje życzyć wyjątkowych wyzwań i wielu pozytywnych doświadczeń związanych z rynkiem pracownika. Statystyki są niepokojące. Według danych gromadzonych przez policję w całym kraju rocznie dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy włamań do domów i mieszkań. Do wielu z nich dochodzi w okresie wakacyjnym, kiedy wielu z nas swój dobytek pozostawia na dłuższy czas bez kontroli. Z okazji Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Włamaniom do Domów, obchodzonego właśnie 19 czerwca, policja przypomina o tym, o co należy zadbać, by podczas urlopu móc wypoczywać spokojnie. Przy okazji obchodów Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Włamaniom do Domów Komisja Europejska i kraje europejskie z służbami mundurowymi na czele po raz szósty ruszyły z kampanią społeczną, mającą uświadamiać i przypominać, jak w sposób wydawałoby się oczywisty, a wciąż zapominany, zabezpieczyć swój dom lub mieszkanie przed włamaniem i kradzieżą. Przede wszystkim musimy wykorzystać wszystkie urządzenia, które posiadamy, czyli wykorzystać te nasze atestowane zamki. Jeżeli posiadamy jakieś rolety antywłamaniowe, to oczywiście trzeba je uruchomić. Jeżeli posiadamy jakiś system monitoringu, to jak najbardziej również trzeba go włączyć. Przed takim wyjazdem też trzeba by się zastanowić, czy nie warto zdeponować jakiejś większej ilości gotówki, oszczędności, powiedzmy biżuterii, czy jakichś innych oszczędności w banku. Pamiętajmy również o mediach społecznościowych, o tym, że te media społecznościowe są dużym źródłem informacji dla potencjalnego przestępcy. My często przed wyjazdem na wakacje publikujemy różne informacje właśnie w tych mediach społecznościowych, że wyjeżdżamy w to i w to miejsce, że jak długo tam będziemy, kiedy wracamy, a nigdy tak naprawdę nie wiemy, kto to nasze konto społecznościowe obserwuje. O obserwowanie naszego domu lub mieszkania warto poprosić, ale zaufaną osobę, która przez dni naszej nieobecności będzie sprawiała wrażenie, że w środku ktoś jednak się znajduje. Na przykład uchylając okna czy zbierając ulotki spod drzwi. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Spokojnej nocy, dobranoc.